Reset Obywatelski. Przesyłamy mu, jak rozumiem, wszyscy życzenia zdrowia. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu już będzie właściwy człowiek. Coś z mikrofonem nie tak? Właściwy człowiek na właściwym miejscu. Ktoś z Państwa tutaj zasygnalizował, że jest problem z mikrofonem. My tego nie widzimy. To proszę o potwierdzenie, zaprzeczenie. Program nasz realizuje Iza, która potwierdza mi, że głos jest ok. Producentem programu jest Albin Drus. Bardzo, bardzo dziękujemy Albinie, seryjny nasz producencie. A w dzisiejszym programie, proszę Państwa, w pierwszej części porozmawiamy z redaktorem Grzegorzem Rzeczkowskim o Rosji w PiS. To jest swego rodzaju uzupełnienie historyczno-faktograficzne Grzegorza do tego, co mówił o mechanizmach oddziaływania rosyjskiego na PiS generał Pytel. Grzegorz już za chwilę do nas dołączy. W drugiej części programu porozmawiamy z Radkiem Grucą. Jak Państwo wiecie, razem z Radkiem dosyć pilnie czytamy prasę rządową i prorządową na potrzeby przede wszystkim programu Bez Wyjścia, w związku z czym ograniczamy się do wątków polexitowych. Natomiast dzisiaj chyba chcielibyśmy porozmawiać o tym, jak się linie zmieniają, jak się wajchy przekładają i jak na powrót antyrosyjska prasa jeszcze zupełnie niedawno wyglądała zupełnie, ale to zupełnie inaczej. Ale to w drugiej godzinie programu. Jest już nasz gość, redaktor Grzegorz Rzeczkowski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam Państwa. Witam. Dobrze. Witam Cię, Marcinie. No widzę, że w dobrych okolicznościach w domu sobie siedzisz, w domu spokojnym, bezpiecznym, jakkolwiek kiedy czytam Twoje teksty i to nie jest zarzut personalny do Ciebie, jak czytam Twoje teksty, to ja się u siebie w domu zaczynam czuć gorzej, mniej bezpiecznie. Oczywiście nie jest to Twoją winą, raczej winą tych zjawisk, które opisujesz. Ponieważ ja rozumiem, że ten tekst, popraw mnie, jeśli się mylę, ten tekst jest do jakiegoś stopnia sprowokowany tym, co się zadziało w ubiegłym tygodniu po tych dwóch publikacjach, to znaczy publikacji długiego wywiadu z generałem Pytlem w Gazecie Wyborczej i publikacji materiału w TVN24, a potem też na głównej antenie TVN-u na temat zatajania niepasującej do tezy dokumentacji w komisji Macierewicza, no bo dostaliśmy potężną dawkę pouczania z tak zwanej prawej strony. Nie tylko z prawej. Bardzo. Halo? Nie tylko z prawej. Nie tylko, tak, to też trzeba zauważyć, że nie tylko z prawej, ale w ogóle z różnych stron. Jak to bardzo PiS jest przecież antyrosyjski, jak to bardzo jest impregnowany na rosyjskie wpływy, jak to bardzo wszyscy się mylą, którym do głowy przychodzi, że taki antyrosyjski wojownik jak Jarosław Kaczyński może mieć coś wspólnego z PiS-em, no i ty zaczynasz od Jarosława Kaczyńskiego w swoim tekście. Tak, to nie jest tekst jakiś specjalnie odkrywczy, to jest tekst, który Grzegorz, jest... wiesz co, dla wielu jest odkrywczy, naprawdę, uwierz mi, to jest tak, że ty zajmujesz się tematem, ja się zajmuję tematem, ale dla wielu naprawdę to jest dosyć odkrywcze.
No, to wypada się tylko cieszyć, że wreszcie odkrywają to, co już w dużej mierze odkryte, ale czasami tak jest w życiu dziennikarza, że musi jeszcze raz, tak, pewne fakty zebrać, korzystając z okazji, czy w związku z pewnymi wydarzeniami, by coś dopowiedzieć, by pewne kwestie uwypuklić. I tak właśnie było z tym moim tekstem, który rzeczywiście powstał po tym, jak generał Piotr Pytel udzielił wywiadu Donacie Subotko z Gazety Wyborczej, a następnie Piotr Świerczek wyemitował na antenie TVN24 swój materiał o komisji posmoleńskiej, podkomisji smoleńskiej. Mam nadzieję, że kiedyś będzie posmoleńska też, bo tego wymaga racja stanu. Więc no, w tym tekście, tak jak powiedziałem, no, rzeczy super odkrywczych nie mam. Ten tekst jest odpowiedzią na to, co pojawiło się w przestrzeni publicznej po wywiadzie udzielonym przez Piotra Pytla, kiedy wszyscy zaczęli z jednej strony zarzucać Pytlowi, że nie pokazał dowodów na uzasadnienie swoich tez dotyczących między innymi tego, że PiS jego zdaniem jest takim świecidełkiem Rosji. No więc ja stwierdziłem, że te najmocniejsze, najważniejsze i najbardziej poruszające dowody wyłożę na stół. Nie spodziewałem się reakcji, rzeczywiście reakcji nie ma, jak zwykle, kiedy pojawiają się dowody, to jest milczenie. Kiedy pojawia się analiza, z której wynikają pewne wnioski, ale jak to w analizie, czasami pewne wnioski stawia się na podstawie, wyinterpretowuje się na podstawie innych faktów, ale nie pokazuje się dowodów, tak, na pewne kwestie. No ale kiedy jest taka, pojawia się analiza, która pada z ust poważnego człowieka, no to wszyscy rzucają się i rozrywają ją na strzępy, mówiąc, że brakuje dowodów. A kiedy pojawiają się dowody, natychmiast następuje milczenie. No i no, już nie chcę tego komentować. Ale zobacz, bo... Bo od lat jakby do tego już przywykłem, jest to cały czas to samo. Można powiedzieć tylko tyle, no jest to przejaw pewnej krótkowzroczności, mówiąc delikatnie, ze strony dziennikarzy, ze strony polityków niektórych. Tutaj specjalne ukłony do pana senatora Borowskiego chciałbym przekazać, który no wykazał się taką właśnie, delikatnie rzecz mówiąc, niefrasobliwością, komentując jednym słowem wywiad Piotra Pytla. Stąd pokazuje te najważniejsze, najistotniejsze dowody na to, jak blisko PiS i jego liderów jest Rosja. To nigdy nie zostało zbadane. Oczywiście to jest kamyczek do ogródka nie tylko tej władzy, ale poprzedniej, ale przede wszystkim tej, ponieważ ta władza próbuje zamilczeć to, co ujawniamy, ale oczywiście tutaj no, jeszcze raz wrócę do tej kwestii poprzedniej władzy. No, rzeczywiście sprawa chociażby Iriny, tłumaczki rosyjskiej, która no, była, zresztą sami posłowie o tym mówili w tamtym Sejmie przed 2015 roku, no, miała kontakty z rosyjskimi służbami, a potem chodziła swobodnie po korytarzach kontrwywiadu wojskowego, wpuszczona tam przez ludzi Macierewicza, prawdopodobnie na jego polecenie, albo no, mówię tutaj z pewną ostrożnością, bo to różni ludzie mówią, teraz dostępu do tych materiałów nie ma. Natomiast no, kiedy ta informacja jakby wypłynęła, to nie było woli politycznej z tej poprzedniej demokratycznej władzy, żeby tę sprawę zbadać do końca. Ja tylko mam nadzieję, że ci, którzy wtedy nie byli zainteresowani, teraz już są, poszli po rozum do głowy i wiedzą, czym grozi
właśnie brak zainteresowania takimi kwestiami i no, krótko mówiąc, takich rzeczy nigdy nie wolno odpuszczać. No właśnie, a tych odpuszczeń wydaje się jest w historii ostatniego 30-lecia dużo, bo nikt nigdy nie zajął się na poważnie Antonim Macierewiczem, kiedy on po raz pierwszy wszedł ze swoją misją niszczycielską, czyli w 1991 roku, mówię tu o służbach. Nikt nie zajął się sprawą Zielińskiego, które de facto Macierewicz sabotował rozwojowe i dobrze rokujące śledztwo w sprawie agentury rosyjskiej. I tak, i nie. Tak, bo rzeczywiście jakby Antoni Macierewicz przez lata był nietykalny. Nie, bo jednak była powołana specjalna komisja, na której czele stał Jerzy Ciemniewski, która badała to, co się wydarzyło w związku z nocą teczek. Ale problemem polskich służb, i chciałem, żeby to wybrzmiało dobitnie, z czym należy skończyć, mam nadzieję, że to się skończy, kiedy PiS odejdzie, władza PiS odejdzie, przejdzie do przeszłości. Problemem służb było to, że służby zostały niejako odcięte od sfery politycznej. To znaczy rządzący, wszyscy rządzący, bez względu na opcje, zawarli takie ciche porozumienie. Trzymamy służby z dala od siebie. Wara służbą od polityków. I w to weszli Rosjanie jak w masło. No, służby obcych krajów, szczególnie tak znaczących i tak doświadczonych na tym polu jak Rosja, doskonale takie sytuacje wyczuwają, a nawet zdobywają na ten temat szybko wiedzę i doskonale wiedzieli, gdzie należy się poruszać, tak? Jak to często lubi powtarzać nieobecny Tomasz Piątek, którego serdecznie pozdrawiam. I tak to się składa, że użyję tego słowa, że te sfery naszego życia, które są najmocniej zinfiltrowane przez rosyjskie służby, to są sfery polityczna i sfera ekonomiczna, energetyczna, ze szczególnym uwzględnieniem rynku węgla, ale też i ropy, gazu. Tam rosyjskie służby operują najmocniej, ale sfera polityczna, o ile sfera ropy, gazu była jeszcze pod kontrolą służb, które do tego jakby nawykły i wiedziały, że tam są Rosjanie, o tyle sfera węglowa i właśnie sfera polityczna, w związku z tym, że politycy nie pozwalali, kontrolując służby, nie pozwalali na to, żeby służby mogły kontrolować ich, oczywiście w ramach kompetencji kontrwywiadowczych chociażby, no doprowadziła do tego, że skończyliśmy z aferą podsłuchową, kiedy służby odcięte od polityków nawet nie wiedziały, co robią ich pryncypałowie, gdzie się spotykają i u kogo. Ja mam nadzieję, że to się skończy. Mam nadzieję, że to się skończy i mam nadzieję, na pewno my dziennikarze, ci, którzy tymi sprawami się zajmują, będziemy tego pilnować, żeby służby w ramach prawa, oczywiście w granicach prawa, posiadały wszelkie kompetencje i posiadały wszelkie narzędzia do tego, żeby móc też kontrolować polityków pod kątem ich bezpieczeństwa kontrwywiadowczego. Bo zauważmy, CBA dostało taki immunitet. CBA mogło wchodzić wszędzie, w każdą sferę polityczną, gdzie tylko się pojawiała korupcja. I w ogóle słowo korupcja stało się u nas takim, i to też doskonale pokazuje, jak PiS wyczuwa koniunkturę. Zresztą to też jest takie bardzo, można powiedzieć, tu też można poszukać nawiązań do Rosji, bo przecież Putin rozpoczął swoje rządy właśnie pod hasłami też walki z korupcją, z jakimś poprzednim jelcynowskim skorumpowanym układem, prawda? On to czyścił. No. Taka dziwna i tak głęboko to wyczyścił, że korupcja... Że stworzył kolejny układ, tak. Jeszcze mocniejszy pod względem korupcyjnym. Natomiast do czego zmierzam?
że słowo korupcja, to wszyscy przyklaskujemy, jak słyszymy korupcja w polityce, tak, trzeba to wyczyścić do spodu. Kiedy generał Pytel, no trudno znaleźć człowieka bardziej doświadczonego na odcinku rosyjskim. Oczywiście eksperci mogą się spierać, czy Pytel jest bardzo doświadczony, bardzo kompetentny, czy tylko kompetentny. Jakby nie minie to oceniać, ale trudno w Polsce znaleźć osobę, która jest tak kompetentna jak Pytel z doświadczeniem jeszcze operacyjnym. Jeśli taka osoba mówi o tym, że mamy problem, słuchajcie, opinia publiczna, słuchajcie, elity, mamy problem z Rosją w PiS, mówiąc hasłowo, no to wszyscy krzyczą z przerażenia i uciekają, tak jakby zobaczyli nagiego króla. No bo to wedle tej zasady król jest nagi, to wszystko się odbywa. Ktoś krzyknął, król jest nagi, wszyscy zobaczyli nagiego króla po raz pierwszy w życiu i jedni uciekli z krzykiem zasłaniając oczy, a inni rzucili się na tego, który po raz pierwszy stwierdził ten fakt, rzucili się z pięściami. I trochę tak jest w tej sprawie. Znaczy mówienie o korupcji w polityce uchodzi, jest takim przejawem, powiedziałbym, no, wojowniczości i słusznej postawy obywatelskiej. Trzeba mówić o korupcji w polityce, należy ją piętnować. Natomiast jeśli ktoś powie o wpływach rosyjskich i powie, że te wpływy rosyjskie w PiS są bardzo widoczne i zacznie jeszcze rozważać te wpływy, ich głębokość infiltracji, pokazywać ślady, no to taki ktoś naraża się na najgorszym przypadku na pogardliwe wzruszenie ramion, jako ktoś, kto, no nie wiem, no, dokonuje świętokradztwa. No jak można polskiego polityka podejrzewać o zdradę? No przecież matki ojczyzny się nie zdradza, prawda? Kraść można, korupcja tak, ale zdrada nigdy w życiu. Więc no to jest takie dziecinne i naiwne. No, to jest no, właściwie, cóż tu komentować. Zdrada nie jedno ma imię, to jeszcze tyle mogę powiedzieć. Tak? No, ktoś może uważać, że jest absolutnym patriotą i absolutnie nikogo nie zdradza. Ktoś może współpracować z obcym wywiadem, nie wiedząc, że współpracuje, że pracuje dla obcego wywiadu de facto. Ktoś może to robić z pobudek osobistych. Ktoś może ulec szantażowi. No, tych powodów jest mnóstwo, więc kiedy zejdzie się trochę z tego wysokiego tonu, na którym wybuchają właśnie wielkie słowa pod tytułem zdrada, no to zobaczymy, że to podglebie dzisiaj też działalności rosyjskiej właśnie oparte jest w dużej części na pieniądzu i na korupcji. No, nikt dzisiaj nie pracuje dla Rosji, dlatego jak w czasach ZSRR, z pobudek ideologicznych, nie jest drugim Kimem Philbym, który marzy o tej radzieckiej ojczyźnie. Pracują ci ludzie, którzy są w sieci rosyjskiej, z pobudek czysto właściwie ekonomicznych, czyli jako osoby skorumpowane. Więc no, pora, jak już generał Pytel powiedział, że król jest nagi, no pora tego nagiego króla może obejrzeć, tak, okryć go szatami państwowymi w odpowiedni sposób i rozpocząć rozmowę na temat szat królewskich, żeby już więcej nie opadły i nie odsłoniły szacownych pośladków jego wysokości. Ja tak mówię trochę w tym kierunku, dlatego że no, dzisiaj jesteśmy świadkami królewskiego pogrzebu w Londynie i tak trochę to porównałem do naszego ostatniego królewskiego pogrzebu z lat 90. Nie wszyscy pamiętają, kiedy uroczyście przywieziono do Polski ze Związku Radzieckiego, z Rosji już, czy precyzyjnie z Białorusi, to co szczątki doczesne króla Stanisława Augusta. I tak myślałem sobie o tym, żeby ta historia się nie powtórzyła. I tak myślę, że no nie dałbym głowy za to sobie obciąć, że ta historia się w jakimś sensie nie powtarza. To znaczy, że rzeczywiście, tak jak Pytel powiedział, gdzieś na szczytach władzy
są ludzie, którzy no, nie służą polskiemu interesowi, tak jak król Poniatowski, który zaprzepaścił swój dorobek i poszedł po prostu na obcy wikt i właściwie przyłożył rękę do upadku Rzeczpospolitej, których konsekwencje no, były dla nas opłakane, oby to się nie powtórzyło. Wiesz, tylko tak słucham cię, oczywiście ileś razy na ten temat rozmawialiśmy w różnych okolicznościach, no i masz rację, to jest tak, że jak generał Pytel pokazuje pewne mechanizmy, tłumaczy między innymi to, o czym wspomniałeś, że to nie jest tak, że to są jacyś agenci szkoleni w tajnych ośrodkach pod Petersburgiem, tylko to są ludzie czasem świadomi, czasem półświadomi, czasem nieświadomi swojej roli. Natomiast skorumpowani siecią interesów wspólnych przedsięwzięć, no to się zaczyna szum, że to szpiegomania. Kiedy z kolei w twoich publikacjach, w publikacjach Tomka Piątka podaje się konkretne fakty, kiedy sam Jarosław Kaczyński, chyba detonując pewną bombę, tak, takie mam wrażenie, półgębkiem przyznaje się, że przez półtora roku rozmawiał z wysokim oficerem rosyjskim, specjalistą od finlandyzacji na różne sposoby, to wtedy zobacz, że ci sami, którzy tak chętnie wypowiadali się na temat wywiadu z generałem Pytlem, oni w ogóle nie skomentowali tego. Oni w ogóle nie skomentowali tego, że Jarosław Kaczyński na początku III Rzeczpospolitej utrzymywał bardzo dziwną relację, do której zresztą sam, no mówię, w swojej książce się przyznał, bo tutaj ktoś z Państwa na czacie napisał, że nie ma namacalnych dowodów. Jarosław Kaczyński napisał, tak, spotykałem się z tym człowiekiem, tam przekręcił nazwisko, no ale, ale udało się dojść, kto to był. I ci ludzie nie skomentowali tego wtedy i pewnie nie skomentują po Twoim przypomnieniu w tekście. No to już jest ich problem. Natomiast problem z Kaczyńskim jest po tym, co ujawnił Tomek Piątek, no bo takie te spotkania Kaczyńskiego to były spotkania operacyjne. Oficer KGB nie spotyka się w mieszkaniu prywatnym, zresztą wynajmowanym za pieniądze KGB albo państwa rosyjskiego czy radzieckiego jeszcze wtedy, po to, żeby sobie porozmawiać przy wódce ze wschodzącą gwiazdą obozu prezydenckiego. Są to spotkania operacyjne, pewnie były nagrywane, były rejestrowane dźwiękiem, być może też rejestrowane były obrazem. Więc uczestniczenie w półtorarocznych spotkaniach, no cóż, może to nie byłoby tak obciążające, gdyby Jarosław Kaczyński jeszcze nie pokusił się o stwierdzenie, że wszystkim zameldował ówczesnemu szefowi UOP, panu Milczanowskiemu, tylko Milczanowski w rozmowie z Tomaszem Piątkiem kategorycznie zaprzeczył i powiedział, że Kaczyński mówi nieprawdę. No więc jeśli Kaczyński ujawnia taką sytuację sprzed lat, przekręcając nazwisko, no można uznać to za przypadek, ale jeśli mówi nieprawdę o tym, że poinformował szefa polskiego kontrwywiadu, no to sprawa się robi bardzo poważna. I oczywiście można udawać, można mówić, że ach, Kaczyńskiemu się już pomieszało, Kaczyński nie pamięta, oczywiście można to trywializować i banalizować, ale to no, nie zmienia faktu tego powagi sytuacji. Tym bardziej, że w tym czasie, kiedy Kaczyński kończył już spotkania operacyjne z panem Anatolijem Wasinem, zostawał ministrem w kancelarii prezydenta, gdzie przejął panią sekretarkę zaufaną generała Janiszewskiego, szarej eminencji, człowieka, który zaczął karierę wojskową w czasach stalinowskich w wojskach łączności, szybko wspinając się na wysokie stanowiska w MON-ie, odpowiadając za tak zwany węzeł łączności MON. No bardzo poważna funkcja. Pod kontrolą absolutnie służb, a służby w tamtym czasie, szczególnie wojskowe, to były służby właściwie podporządkowane całkowicie
Związkowi Radzieckiemu i KGB. I taki człowiek robi karierę do końca właściwie PRL-u, a jego sekretarkę przyjmuje później pan Kaczyński, robiąc z niej zaufaną osobę przez lata, a jego kierowcę, zresztą też byłego funkcjonariusza wojskowego kontrwywiadu PRL-owskiego WSW, a jego kierowcę przyjmuje Antoni Macierewicz. No proszę Państwa, no jeśli to nie budzi podejrzeń, no to chyba możemy nasze państwo zamknąć na kłódkę albo otworzyć, jak to woli, drzwi na ościeżki i zaprosić niedźwiedzia ze wschodu, żeby się tutaj rozgościł. No bo co ma budzić wątpliwości, jak nie takie sytuacje? No jeżeli zobaczmy na Wielką Brytanię, która niedawno rozstała się ze swoim premierem Borisem Johnsonem. Jaka tam była debata na temat tego, że Boris Johnson nadał miejsce, tytuł szlachecki nie mógł nadać, bo to daje królowa, nadawała królowa, ale można powiedzieć, że kolokwialnie załatwił miejsce w Izbie Lordów synowi byłego KGB-sty Lebediewa. A u nas takie historie jak ta, którą opisałem, przechodzą bez echa. Dodam jeszcze tylko na koniec tych relacji dziwnych Jarosława Kaczyńskiego to, że pani Barbara Skrzypek, robiąca karierę u boku obecnego naczelnika państwa, antykomunisty, zadeklarowanego wroga wszelkiej agentury, kiedy we wrześniu 1989 roku do urzędu premiera w Alejach Ujazdowskich wkroczyła nowa ekipa Tadeusza Mazowieckiego, pani Skrzypek, która pracowała w gabinecie szefa URM-u, nie została wywitać nową ekipę solidarnościową, tylko przeszła ze swoim pryncypałem, generałem Janiszewskim, do kancelarii prezydenta Jaruzelskiego. Więc właściwie to wszystko zamyka temat. To wszystko powinno być jakby tematem dyskusji, która powinna zmusić Jarosława Kaczyńskiego do tego, żeby powiedział więcej o tych zagadkowych relacjach. Wiesz, a jest jeszcze jeden przykład nasz ulubiony, gdzie już abstrahując od ewentualnych niejawnych informacji, no to mamy mnóstwo informacji absolutnie jawnych. Mówię tu o Antonim Macierewiczu. Antoni Macierewicz wszedł na scenę rządową zarządzania państwem z przytupem, likwidując politycznie swojego konkurenta w Zjednoczeniu Chrześcijańsko-Narodowym Wiesława Chrzanowskiego teczką, bo tu mówiłeś o tym, że nie było takiego życia. Było. Zdezintegrował najbardziej antyrosyjską ówczesną partię, czyli KPN, uderzając w Leszka Moczulskiego, którego sprawy toczą się do dziś i z tego co wiem, to on chyba już nawet się wycofuje, bo uznaje, że to już nie ma większego sensu. W każdym razie tych dwóch polityków, którzy na początku lat 90. byli czołowymi postaciami polskiej sceny politycznej, Macierewicz, mówiąc kolokwialnie, załatwia. Potem nam się pojawia jako likwidator WSI z dekonspiracją polskiej agentury. Później nam się pojawia jako dezintegrator polskiej armii. Mamy 30 lat człowieka, który psuł państwo polskie. I to państwo polskie w żadnym momencie swojej historii nie potrafiło osądzić, i mówię tu w kategoriach politycznych, i mówię tu w kategoriach prawnych, kogoś, kto już abstrahując od motywacji, choć pewnie abstrahować nie należy, no i jest po prostu szkodnikiem. Ja tego nie neguję. Mówiąc najdelikatniej. Ja tego nie neguję, tylko powiedziałem, że w tamtym czasie państwo polskie było jeszcze zdolne do tego, żeby powołać komisję parlamentarną, która tę sytuację wokół nocy teczek
próbowała zbadać. Nie, to, tak jakby, wiesz, natomiast to, zgadzam się, że... Nie został osądzony za likwidację WSI, w tej chwili znowu no, ale ma... To jest odpowiedzialność sędziego Seremeta, prokuratora generalnego i chciałbym, żeby prokurator Seremet kiedyś się z tego wytłumaczył i osobiście mam tu do niego ogromne pretensje. Uważam, że jest za to odpowiedzialny, że blokował prokuratorów, którzy chcieli składać wniosek o uchylenie immunitetu Macierewiczowi. Seremet tego to blokował, aż skutecznie sprawa została ukręcona. I no to ciąży na Seremecie i trzeba mu to wypominać i przypominać, że tego nie udźwignął jako prokurator generalny. I jeszcze te fakty, które wychodzą na jaw o tym, że Seremet został prokuratorem generalnym po swego rodzaju rozmowie z Lechem Kaczyńskim, na które padły pewne obietnice i zapewnienia, no to też są rzeczy obciążające, zresztą o czym my mówimy, no, wziął do siebie, do prokuratury generalnej ziobrystę Roberta Hernanda, który tam do dzisiaj jest. Wziął sobie panią prokurator, która była, panią prokurator, ile dobrze pamiętam, Kowalską, która była ulubioną prawniczką Lecha Kaczyńskiego. Więc no to też są wnioski, z których powinniśmy wyciągnąć jakieś konsekwencje na przyszłość, czy wnioski na przyszłość. Ponieważ ta prokuratura zarządów jeszcze Platformy Obywatelskiej zupełnie się nie popisała i nie popisała się w sprawie Smoleńskiej, chociaż może w tej sprawie tutaj najmniej można mieć do prokuratorów zastrzeżeń, ale nie popisała się najbardziej w sprawie właśnie odpowiedzialności Macierewicza, czy w sprawie podsłuchowej. Sprawa podsłuchowa i sprawa Macierewicza, no to są, to jest, można powiedzieć, katastrofa prokuratury. Tutaj wycofam się rakiem ze sprawy smoleńskiej, bo jednak prokuratura powołała zespół biegłych pracował, przedstawił rzetelną ekspertyzę, więc tutaj muszę powiedzieć, że z tego się wycofuję. Natomiast kwestie, o których wspomniałem, czyli kwestia afery podsłuchowej i pociągnięcia do odpowiedzialności, czy nawet próby pociągnięcia do odpowiedzialności Antoniego Macierewicza za raport w sprawie WSI, no to są ewidentne niedociągnięcia, błędy, czy jak to można jeszcze nazwać ze strony prokuratury. No, także zgadzam się, że Macierewicz korzystał z takiego dziwnego immunitetu. Zresztą przypomnijmy sobie jeszcze sprawę Mariusza Kamińskiego, któremu też immunitetu nie uchylono, bo posłowie Platformy się gdzieś tam rozpierzchli po kraju i nagle z dziwnych powodów nie dojechali do Sejmu. Więc no zbieramy, to znaczy mówię o tym wszystkim, bo zbieramy jakby konsekwencje, ponosimy konsekwencje niedociągnięć czy błędów popełnionych w przeszłości, czy jeszcze inaczej, można powiedzieć, ponosimy konsekwencje braku zdecydowania w przestrzeganiu czy stosowaniu prawa przez powołane do tego instytucje. No, nie można w silnej demokracji albo w kraju, który chce być silną demokracją, dopuszczać do takich sytuacji, że pewni ludzie są po prostu objęci jakimś rodzajem immunitetu. Czy to, tu przechodzę trochę bardziej na warstwę komentatorską, polityczną, no bo obu nas zirytowały komentarze, jakie usłyszeliśmy w ubiegłym tygodniu i obaj dobrze wiemy, że propaganda rządowa, prorządowa to robi swoją robotę, natomiast bardziej irytujące są te dziwne komentarze ze strony, jakby się wydawało, ludzi związanych z obozem, czy sympatyzujących z obozem demokratyczno-liberalnym,
Ale powiem, czy też nie umknęło publicystom, ludziom, którzy na co dzień obserwują politykę, którzy na co dzień obserwują także życie partyjne, czy nie umknęła im, bo ja stawiam tezę, że tak się stało, że umknęła, pewna metamorfoza, jaką przeszedł PiS, pewna przemiana, i że PiS nie jest tą partią, którą był w 2004 czy 2005 roku, że jest cezura roku 2010, od której PiS mocno się zmienia, także zmienia się personalnie, jeśli chodzi o ludzi najważniejszych. No tak, można to określić. No, 2010 rok zmienia PiS o tyle, że zostają wycinani, czy odchodzą ludzie związani z Lechem Kaczyńskim, prawda? Czy jakby ta ich ostatnia pieśń, którą próbowali zaśpiewać przy okazji wyborów prezydenckich, kierując kampanią Jarosława Kaczyńskiego. Przypomnę, że właśnie to tym kierowali ludzie związani z Lechem Kaczyńskim. No, na pewno miała wpływ na to, jaką partią jest PiS, ale to jest już oczywiście, że PiS się zmienił, PiS się zradykalizował, PiS się stał mocniej antysystemowy. PiS wchłonął jakby wiele takich, powiedziałbym, idei głoszonych wcześniej, czy to przez Samoobronę, czy to przez Ligę Polskich Rodzin. Zresztą politycy obu partii gdzieś się tam w PiS-ie podnajdywali później. PiS zaczął wchłaniać tych, których mógł wchłonić z nacjonalistycznej prawicy. I to oczywiście w sposób zasadniczy wpłynęło na to, jak ten PiS wyglądał. No, ale też na jaw zaczęły wychodzić kontakty ludzi PiS, ludzi Macierewicza, który sam Macierewicz te kontakty z radykalną prawicą, taką twardą, antysemicką, nawet miał. No, przecież dzisiaj się już nie pamięta o tym, że z niesławnym antysemitą Kobylańskim, Janem, podejrzewanym zresztą wcześniej o współpracę z Gestapo po wojnie, podejrzewanym o współpracę ze służbami radzieckimi, no, miał zażyłe relacje. Dopiero kiedy koło Kobylańskiego, który był sponsorem przecież Radia Maryja, też zaczęło się robić gorąco, on te kontakty schłodził, ale jeździli tam inni ludzie związani z PiS-em, tam, czyli do Kobylańskiego, do jego rezydencji na Wyspach Kanaryjskich na coroczne konwentykle, zloty radykałów, z których wielu dzisiaj opowiada się po stronie Rosji. Więc no, te punkty przenikania, tych punktów przenikania było mnóstwo, i ten przechył w stronę właśnie takiej nacjonalistycznej, narodowej prawicy, czującej miętę do naszego wschodniego sąsiada, jest widoczny. Ja mam taką też jednak teorię, że PiS w części, oczywiście pozostali tam ludzie, którzy są zdecydowanie zadeklarowanymi postaciami, zadeklarowanymi, nie chcę powiedzieć rusofobami, bo to nie o to chodzi, ale przeciwnikami Rosji i osobami, które są wobec Rosji co najmniej niechętnie nastawiony. Ale myślę, że jest wielu takich, nie wiem, czy dominuje, czy te osoby liczbowo, ilościowo dominują, ale na pewno to jest widoczne, że ten duch takiej właśnie tego wschodniego przekonania o tym, że my jesteśmy i to, co my ustalimy, jest najważniejsze, a Europa powinna, nie chcę tutaj używać zbyt mocnych słów, ale powinna się przestać nami interesować. Więc
jeśli o to chodzi, to tak, taki zwrot, jeśli to można nazwać zwrotem, czy skręt w tym kierunku wschodnim jest dostrzegalny. Znaczy, wiesz, no, dla mnie jest dosyć oczywiste, że Lech Kaczyński, który nie był dobrym prezydentem i oczywiście moim zdaniem Jarosław Kaczyński robi wielką krzywdę bratu, usiłując go wcisnąć nam w głowę jako geniusza Supermana. Tak nie było, ale to był człowiek dosyć wyraźnie akcentujący swoje przywiązanie do doktryny giedroyciowej, tak jak ją widział, czyli do współpracy z krajami powstałymi po rozpadzie Związku Sowieckiego. Jarosław Kaczyński nie miał takich jednoznacznych wystąpień. Jednocześnie w momencie, kiedy zabrakło Lecha Kaczyńskiego, a ci ludzie z jego środowiska zaczęli z tej partii w różny sposób, ale jednak jedni wychodzili, inni byli wypychani, to był proces skomplikowany. W ich miejsce wszedł bardzo specyficzny nabór. Nabór z jednej strony paksowski. Przypomnę, że PAKS to było takie stowarzyszenie dobrze działające w okresie PRL-u, założone swego czasu przez Piaseckiego. PC jeszcze flirtowało z PAKS-em, ale tam do takiej dużej współpracy nie doszło. Tam był taki pan, który się nazywał Sławomir Siwek, który był takim łącznikiem między PAKS-em a PC. Chyba ostatecznie ten PAKS z Jarosławem Kaczyńskim połączył się po 2010 roku. Doszło środowisko harcerzy. Środowisko harcerzy niebywale istotne dzisiaj, które dołączyło do PiS-u właśnie wtedy, po 2010 roku. Może o tym warto wspomnieć. No tak, środowisko harcerzy związanych z ZHR-em, bardzo też nacjonalistyczne, takie powiedziałbym narodowe, z takim ONR-owskim podglebiem skupione wokół Michała Dworczyka i jego grupy, gdzie się odnajduje córka chociażby Macierewicza, gdzie się odnajdują współpracownicy, wielu współpracowników premiera Morawieckiego. Harcerze, którzy odegrali istotną rolę w rozniecaniu tych, można nazwać to już mocniej, rozruchów na krakowskim przedmieściu po katastrofie smoleńskiej, tych niepokojów, stawiając krzyż, który później bronili właściwie z ludźmi, które dzisiaj ewidentnie i otwarcie, zresztą wówczas nie był długo potem też, są ewidentnie proputinistami. Tam w tej grupie był też, przewijał się coraz bardziej sławny niestety niejaki Olszański. Ale przede wszystkim są to harcerze związani z amerykańskim bardzo takim, powiedziałbym, podejrzanym Institute of World Politics, gdzie pracuje profesor Chodakiewicz, o którym trochę teraz się zrobiło cicho, ale to jest taki polski narodowiec, nacjonalista, w bardzo dziwnych też związkach, bardzo dziwnej biografii. Człowiek, który dostał paszport, chociaż twierdził, że uciekał z Polski w stanie wojennym, tak naprawdę dostał paszport od esbeków w trybie pilnym. Dostał paszport i uciekł. Dostał paszport. Nie uciekł, bo ten paszport odnawiał cyklicznie, aż do upadku komunizmu. W Stanach Zjednoczonych jeździł do polskiego konsulatu i ten paszport mu odnawiano też w bardzo dziwnym okolicznościach. I tych faktów na temat Chodakiewicza, który jest takim guru, jak go nazwałem, guru polskiej młodej prawicy, jest wiele związków z naczelnym do rzeczy panem Lisickim, można tego w związku z jakim z Ordo Iuris, można mnożyć. Jakby można powiedzieć, gdzie nie dotkniemy jakiegoś środowiska, jakiejś grupy, która wybija się w PiS-ie, tam gdzieś na końcu pojawia się zagadkowa
zagadkowa postać, zagadkowi ludzie, którzy mają zagadkowe kontakty z ludźmi bliskimi Rosji. To naprawdę z mojej strony nie jest jakieś wyolbrzymianie czy dopowiadanie sobie, to nie są słowa rzucane na wiatr, to są niestety z przykrością stwierdzam fakty. No, nie można koło nich przychodzić obojętnie, nie można wzruszać ramionami, chociaż jak widać też niektórzy to robią, ale no, należy drążyć sprawę i je wyjaśniać, no bo tak jak wspominałem, no tak się składa niestety, że PiS, który na przykład bardzo kocha Amerykę, no kocha tę Amerykę po jej republikańskiej stronie, a precyzyjnie no, po nawet ja bym zawęził w tej republikańskiej pod hasłem Donalda Trumpa, bo już tej republikańskiej mniejszościowej, tak niezwiązanej z Trumpem, to już by nie kochał. No a wiemy, kim jest Donald Trump, wiemy, kto jest w otoczeniu Donalda Trumpa, kim są ludzie, śledztwo prokuratora Mellera doskonale to pokazało. Też nie chcę wracać nawet do raportu Christophera Steela, który wskazywał jasno, że Trump jest właściwie tak pod taką kontrolą rosyjskich służb. Wokół Trumpa, zresztą to opisałem w Katastrofie Posmoleńskiej, jest mnóstwo ludzi, którzy Rosję kochają i nie widzą tutaj żadnych zagrożeń z jej strony. No mamy przecież senatora Rora Bachera, kongresmena Rora Bachera, mieliśmy kongresmena D'Amato, też w związkach z ludźmi Rosji. No tego jest naprawdę tak dużo, że tu można by było jeszcze do północy wymieniać i opowiadać, opisywać te relacje. Jeszcze raz powtarzam, nie musi być tak, że ci, którzy takie relacje mają, są agentami, ale może być tak, że ci ludzie w swoim zapamiętaniu, w swojej płocie zapalczywości, zapiekłości, ufają tym, którzy realizują obce interesy i w ten sposób sami te obce interesy ci nasi politycy realizują. Ale do czego zmierzam? Najważniejsze jest to, żeby takie sprawy wyjaśniać, żeby o nich dyskutować, żeby je nagłaśniać również. Ale przede wszystkim, żeby nie zamilczać. No bo tutaj nie o to chodzi, żebyśmy kogokolwiek oskarżali, tak? Tylko żebyśmy stawiali pytania i szukali na nie odpowiedzi, a nie milczeli. Wiesz, bo ja też cały czas zachodzę w głowę nad właśnie tymi różnymi badaczami naszej rzeczywistości, bo ja widzę pewien schemat. Powiedz, czy ja go dobrze widzę, czy ja się mylę. Przyszło sporo młodych ludzi z tych środowisk narodowych, nacjonalistycznych po 2010 roku. Środowisk, które często przed 2010 roku były antypisowskie, tylko z tamtej strony, czyli to jakaś taka protokonfederacja, tylko że nie zjednoczona w żaden sposób. Oni przyszli do PiS-u. I zaczęło ich łączyć to, że ich promotorem był Antoni Macierewicz, takim trochę opiekunem, trochę patronem, trochę sprawcą dobrego umiejscowienia w partii. I następny punkt, który dziwnie się łączy z tym wszystkim, oni są w tej chwili w najbliższym otoczeniu premiera Morawieckiego, bo oni nie byli w otoczeniu premier Szydło, tylko znaleźli się w tej chwili jako zaplecze premiera Morawieckiego. Przecież taki ruch polityczny widać. Tak, oczywiście.
Tak, taki ruch polityczny widać, ich łączy i promotor, ale ich także łączy zapewne jakiś zespół poglądów, z którym przyszli, no, poglądów nacjonalistycznych, antyukraińskich, bo bardzo wielu z nich było w ruchach tak zwanej frakcji antybanderowskiej, czyli antyukraińskiej de facto, i wielu z nich przez lata deklarowało no, dużą sympatię do Rosji i do idei rosyjskich. No, nic dodać, nic ująć. Tutaj trudno cokolwiek dopowiedzieć. No tak było. No. Przecież do wybuchu wojny, po dojściu PiS do władzy, no, mieliśmy do czynienia z zamrożeniem właściwie relacji polsko-ukraińskich. Przecież za kadencji prezydenta Poroszenki to właściwie relacje zamarły. Ja tylko chcę przypomnieć, później było niewiele lepiej, tylko przypomnę taki fakt, że na inaugurację prezydentury prezydenta Żeleńskiego, dzisiaj bohatera, z którym tak Andrzej Duda się obściskuje bardzo chętnie, no Duda nie pojechał. Pojechał minister spraw zagranicznych. Nie pojechał nawet marszałek Sejmu, druga osoba w państwie, czy jakiś specjalny wysłannik prezydenta. Nie, pojechał minister Czaputowicz, którego rangę wszyscy pamiętamy, tak, został powołany po to, że może się człowiek sprawdzi jako eksperyment. Więc eksperyment pojechał do Ukrainy, żeby obchodzić inaugurację nowego prezydenta, jednego z ważniejszych naszych sąsiadów. No to pokazuje skalę tego, rangę relacji, które Polska przykładała do Ukrainy. I oczywiście te nastroje takie nacjonalistyczne przekładały się też na relacje z Ukrainą. No właśnie to przekonanie o tym, że tam rządzą banderowcy, tą całą podbudowę wołyńską, prawda? Przecież ta ustawa słynna, nowelizacja ustawy IPN-u, to nie tylko uderzała w relacje polsko-żydowskie, ale także polsko-ukraińskie. No więc jeśli teraz mówimy, że Polska jest tak wspaniale nastawiona do Ukraińców, to sobie przypomnijmy, co było przed wybuchem wojny. Oczywiście na pewno jedni otrzeźwili, jednych ta wojna otrzeźwiła, innych przestraszyła i stwierdzili, może, że Rosja, jeśli chodzi o narzędzia, które podsuwa do walki z Europą, jest fajna, ale stop, no, ja to czasami wystarczy tych narzędzi, tak, ja to czasami porównuję tę miętę, którą przed wojną czuła faszyzująca polska prawica do Hitlera, no, ale kiedy Hitler najechał na Polskę, wielu z nich przeszło do podziemia, walczyło, członkowie Ruchu Narodowego byli mordowani przez Niemców. Więc pewnie niektórzy się wystraszyli, ale są też tacy, którzy no, potraktowali tę wojnę no, też jako polityczne złoto i też jako no, sposób na wypromowanie się i zamknięcie ust opozycji, bo oczywiście ten punkt widzenia czasami jest zbywany tym, że PiS mógłby blokować, mógłby inaczej do Ukraińców do tej wojny podejść, mógłby mniej wysyłać. No, my tak naprawdę nie wiemy, bo rząd nam tego nie mówi, a inne rządy się tym chwalą. Ile i co wysyłamy? No wiemy, że czołgi, że poszły kraby, tak, że jakaś amunicja, ale tak, że poszły drony, ale co konkretnie, nie wiemy. Czas podsumowań przyjdzie. Natomiast myślę, że gdyby Polska nie pomogła Ukrainie, to z pewnością no, PiS miałby się czego obawiać ze strony opozycji. Znaczy, wylałaby się na pewno na PiS fala krytyki za to, że Ukraińców zostawia. Więc pobudki tu na pewno były różne. To nie jest tak, że PiS tylko ze względów jakby cynicznych, z powodu kalkulacji określonych politycznych zaczął pomagać Ukraińcom. No ale są też takie kwestie jak wysłanie samolotów chociażby, tak, czy na podróż Jarosława Kaczyńskiego do Kijowa, które
budzą pewne wątpliwości co do intencji, więc musimy się przyzwyczaić. Poszedłbym trochę dalej niż ty, bo moim zdaniem to są takie elementy sprawdzające. Kiedy Zełenski deklaruje, że Ukraina jest w stanie jako element kompromisu zrezygnować ze swoich aspiracji do NATO, to Jarosław Kaczyński zaczyna opowiadać o wojskach NATO w ramach jakiejś misji bliżej nieokreślonej w Ukrainie. No, można uznać, że to jest starszy pan, któremu się, przepraszam za wyrażenie, porąbało, ale do mnie coraz rzadziej trafia taki argument tej jakiejś głupoty. Zobacz, takim elementem sprawdzającym jest choćby ustawowy wyjątek zaproponowany swego czasu, bo jak wiadomo, proszę Państwa, obywatel Polski, który podejmuje służbę w obcych siłach zbrojnych na dowolnych zasadach, jest to ścigane kodeksem karnym. Więc była propozycja, żeby zrobić wyjątek dla Ukrainy i dla tej wojny. Kto tę propozycję, proszę Państwa, odrzucił? No PiS odrzucił. I to są dla mnie takie punkty, które nie pozostawiają za bardzo pola do interpretacji. Dlaczego nie uczyniono wyjątku dla ludzi, którzy chcieliby wesprzeć Ukrainę? Nie uczyniono. Ci ludzie są pozostawieni, zresztą o tym mówią też niektórzy wojskowi, bo są emerytowani wojskowi, którzy tam wspierają, że oni się po prostu obawiają, co będzie po powrocie, bo będą zależeli od albo dyskrecji, co jest trudne, albo od dobrej woli organów ścigania, czy zechcą podjąć czynności, czy nie. No więc do tego zmierzam. Obawiam się, że w dużej części jest to takie są to działania na pokaz. I ta sprawa właśnie myśliwców, sprawa wyprawy do Kijowa. No, te myśliwce, które przekazaliśmy tak, żeby ich nie przekazać. To była duża sztuka. Tak. Czy wcześniej te zapowiedzi, że będziemy budować rozważania Kaczyńskiego, że będziemy budować też płot na granicy z Ukrainą, no to wszystko każe podejrzliwie patrzeć na to, co robi PiS w sprawie Ukrainy, ale też przekonałem się już wielokrotnie, że PiS co innego robi, a co innego mówi. Albo co innego robi na pokaz, nagłaśniając, promując, pokazując, a co innego gdzieś pod skórą. I przykład właśnie zniesienia penalizacji służby wojskowej w obcych armiach jest tego przykładem. Albo chociażby, no zobaczmy, co było z gazem LPG, prawda? To PiS nie zgodził się na to, żeby zablokować import gazu LPG z Rosji, więc no takie kwestie gdzieś pod skórą. I można by było jeszcze mnożyć, bo przy gazie od razu mi się przypomniało to, że chwalony przez część także naszych kolegów z niepisowskich mediów Naimski, który podobno sprzeciwiał się fuzji Lotosu i Orlenu, jakkolwiek jakichś takich namacalnych dowodów tego sprzeciwu nie ma, był uprzejmy w ubiegłym roku zablokować najem pływającego gazoportu, który miał stanąć w Zatoce Gdańskiej, gdzie już sprawa najmu była przez PGNiG załatwiona, a minister Naimski kilkoma telefonami to zablokował. Można by mnożyć, to jest to, o czym piszesz w książkach i czego szeroko rozumiany komentariat zupełnie nie chce przyjąć do wiadomości, bo łatwiej jest wierzyć w zapewnienia pana premiera na konferencji prasowej, na której nie można zadać pytań, że on jest wielkim przyjacielem Ukrainy i wielkim wrogiem Rosji, niż zderzyć się z faktami jego działalności i jej efektów. Grzegorz, bardzo Ci dziękuję, że znalazłeś dla nas czas. Wiem, że jesteś w biegu, stąd połączyliśmy się zdalnie. Dziękuję Ci za tę rozmowę i do następnej.
Do następnego razu. Mam nadzieję, że już w studiu resetu. Dziękuję, Marcin. Dziękuję. Cały czas czekamy. Do zobaczenia. Dzięki. Trzymaj się, dziękuję pięknie za rozmowę. Proszę Państwa, czytam czat cały czas i Państwo przewija się wątek tego, że media nie podejmują tych tematów, że mówimy o mediach mainstreamu. Proszę Państwa, kto jak kto, ale Wy doskonale o tym wiecie, że media mainstreamowe nie są stabilnie doskonałe, o tak bym powiedział, bardzo oględnie, i to, że powstają takie nisze jak Reset Obywatelski, to jest efekt tego, że media mainstreamowe są jakie są, że są coraz bardziej powierzchowne, że nie mają czasu i ochoty badać faktów, nie mają czasu i ochoty potwierdzać fakty, nie mają też czasu i ochoty na rzetelną publicystykę i opinię, bo to już w zasadzie jest w większości mediów mainstreamowych przeszłość. Nikt tego nie robi, bo to naraża, bo to nie jest wygodne, bo to może zderzać czy uderzać w interesy biznesowe, wydawcy, korporacji, która to medium ma. I ja z jednej strony mówię to dosyć zimno, bo to jest, no bo to jest sposób, to jest do jakiegoś stopnia naturalne. Oczywiście najbardziej winny jest ten system, w którym jesteśmy, w którym partia rządząca rozdaje koncesje radiowo-telewizyjne, opanowała wszelkie sfery kontroli działalności publicznej. Żyjemy w systemie, w którym rynek reklam, z których żyją media komercyjne, jest w dużej mierze zdominowany przez spółki Skarbu Państwa, a one decyzją partyjną nie będą lokować reklam tam, gdzie by to się opłaciło z racji zasięgu, dotarcia, czy jak to mówią reklamowcy, targetowania. Natomiast no, tam, gdzie trzeba zasilić finansowo, czyli w przeróżnej maści mediach prorządowych. Tak to, proszę Państwa, jest, dlatego powstają takie nisze jak Reset Obywatelski i dzięki Państwu tacy dziennikarze, którzy drążą te fakty, mają miejsce, w którym mogą je pokazywać, omawiać, i dostają więcej niż 4,5 minuty setki w telewizji. Chciałbym, żebyśmy w miarę szybko doczekali sytuacji, w której takie media obywatelskie, niezależne nie byłyby potrzebne, bo media mainstreamowe spełniałyby tę rolę. Obawiam się, że tak nie będzie. Moi drodzy, zrobimy w tej chwili krótką muzyczną przerwę. Za chwilę nadleci redaktor Gruca. Nie wiem, czy znacie człowieka. Podejrzewam, że znacie, a z nim przejdziemy do dyskusji o mediach faktycznie. Ale teraz muzyczna przerwa. Kolejny sen, spełnić swój sen, kolejny sen, spełnić swój sen, więc zrób to i ten, kolejny.
rzeczywistość. Tu trzeba walczyć o wszystko. Walczyć o przyszłość i o teraz i tu. Trzeba wyjść na boisko, biec do utraty tchu. I liczyć, że wybiega się tak pozytywny wynik. Chociaż gramy na wyjeździe, a sędzia jest z nimi. Chociaż mamy pod wiatr i nas kopią po nogach. My walczymy stale, no bo to jedyna droga. By podłoga była dalej, a chmury ciut bliżej. By ze szczęścia oszaleć, by unieść się wyżej. I wyżej, i wyżej, i wyżej, i wyżej, i wyżej, i wyżej, i wyżej. Opowieść o patentach, które na nas ma los, który potyka nam szczęścia, pęta pod nos. Ale w każdym zaklęta jest kość, zostaje w gardle jakość. Trzeba kością niezgody, rodzi w nas złości, przynosi dowody, że nic nie jest jak powinno być i powody, by żyć, a nie śnić. Dla mnie to bzdury, po sobie widzę, że niebo może być blisko i bliżej, że każdy miesiąc, tydzień i dzień może być jak najpiękniejszy sen. Więc śmiało zmień swe życie, wiedz dokąd pędzisz i weź się za siebie, zamiast narzekać i ględzić. Zawsze jest dobry czas, mówił tu, że te w twoją myśl jeden raz. Panie, ja nie wiem czasami co zrobić. Kiedy życie znów odcina mi nogi. Kiedy chciałem jak najlepiej, ale wszystko znów jest źle. Myślę, po co znowu wchodzić w tę grę. Czy nie rzucić tego w diabły i nie popłynąć z prądem. Jak śnięte ryby albo ci, którym tak zwany zdrowy rozsądek. Nie robić tego, co bezdusznie każe. Albo coś, albo ktoś, bo słyszę w głębi mnie. Słuchaj, uczuć, myśli, patrz, a nie będzie źle. A nie będzie źle. A nie będzie źle. Marcin Celiński i Radosław Gruca zapraszają na wyjątkowy i jedyny w polskich mediach program o procesie wyprowadzania Polski z Unii. To nie zaczęło się dziś i nie skończy jutro. To działania trwające od lat. Obnażymy twórców i apologetów polexitu. Pokażemy kalendarium tego projektu, skonfrontujemy propagandę z faktami. Bez wyjścia. Co czwartek od 19 w Resecie Obywatelskim. Tak, proszę Państwa, to nie jest bez wyjścia, mimo że jest Radosław Gruca. Dzień dobry. Dobry wieczór. Tak, tu jest. A to jest bardzo jasno, więc tak, dlatego ja tak dzień dobry odruchowo mówię. Radek był zaczytany, bo my generalnie jesteśmy ludźmi zaczytanymi w mediach jedynie słusznej ty dopiero władzy. Doszusowałeś do mnie, ja też jestem... Chory od dawna. No ale ty czytałeś te dzienniki. Jesteś koneserem. Tak, jeśli można być koneserem. Chociaż nie, no jest... Ja biorę wszystko jak leci. Tak jest coś takiego, co się nazywa turpizm.
jako kierunek w sztuce i ten turpizm jest... Fascynacja brzydota. Tak jest i ten turpizm jest wszechobecny w mediach, które czytamy, w związku z czym zdaje się, że zaczynamy być... Ty bierzesz wszystko, więc jesteś połykaczem, a ja jestem koneserem turpizmu. Skoro już chciałeś w tę rozmowę wejść... Proszę Państwa, ja jeszcze odniosę się do komentarzy. Państwo piszą o wszechobecnych reklamach i tym podobne. To ja Państwu powiem tak, no media komercyjne muszą z czegoś żyć, bo taki mają model finansowania. Pamiętajcie Państwo, że praca dziennikarzy, praca realizatorów, praca redaktorów, to wszystko niesie ze sobą koszty, więc ja bym w tym nie upatrywał jakiegoś zła absolutnego. Bardziej mnie martwi to, co się pojawia pomiędzy reklamami i z tym mam problem, czyli tak zwany w języku fachowym content mnie martwi. Na temat mediów może kiedyś, nie wiem, może w rozmowach Celińskiego, bo ja cały czas mam ochotę o tym porozmawiać, bo wiecie Państwo, to jest i swego czasu dumping cenowy TVP, który bardzo popsuł rynek reklamy, w związku z czym tych reklam chyba oglądamy wszyscy więcej niż poprzednio, bo one są tańsze, a koszta się nie zmniejszają. Sami Państwo wiecie, że te koszta każdej działalności są coraz większe, mediów także. Major Bień pyta, czy piątek będzie w poniedziałek. W następny poniedziałek myślę, że Tomek już będzie. I ponieważ temat pojawi się na czacie, to no zdradzę. Powinienem teraz zrobić takie ujawniamy, nie? Jak w tych mediach. Tylko u nas ujawniamy. Na pewno za tydzień w Dochodzeniu Prawdy będzie Renata Grochal. Elegancko. Która dziś napisała bardzo, znaczy opublikowała fragment. Fragment książki. O Zbigniewie Ziobrze, jak to Zbigniew Ziobro swoją dziewczynę sprawdzał. No to właśnie ja mówię, nie w pierwszej godzinie na czacie temat się pojawił. Dlatego o tym wspomniałem. Książka Renaty Grochal ma premierę w środę, a w poniedziałek będzie gościnią Dochodzenia Prawdy, myślę, że prowadzonego już przez właściwego gospodarza tego miejsca, czyli Tomka Piątka. Ale my, proszę Państwa, spotkaliśmy się tutaj i zaprosiłem Radka do tej rozmowy, bowiem ja wczoraj rozmawiając z generałem Pytlem jeszcze nie wiedziałem, że jest tematem okładkowym jednego z naszych ulubionych czasopism. Pokaż, bracia Radku. K, kto stoi za operacją Pytel? Ja tylko Państwu pokażę, musimy to pokazać razem, bo ja dzisiaj padłem, czekaj, gdzie masz do rzeczy? Do rzeczy nie przyniosłem. No jak nie przyniosłem? No jak bez do rzeczy? Jak bez do rzeczy? Proszę Państwa, ja Państwu pokażę, ja to nawet wrzuciłem na swojego Twittera, bo po prostu wziąłem i padłem, jak kupiłem te gazety i położyłem obok siebie. To są, proszę Państwa, fachowe czasopisma, które zajmują się bajkami i powieściami dla młodzieży. W sieci pisze o operacji Pytel, a do rzeczy pisze już po Winnetou. Lewacy nie ustają w niszczeniu kultury. Przyznacie Państwo, że potrafi to uderzyć mocno po oczach, jak sobie tak zestawiłem obie, i to jest też odpowiedź na pytanie, już nie pamiętam, przeleciało na czacie, czy się nie boimy, że dostaniemy fioła od tego czytania. Boimy się, proszę Państwa. Boimy się, ale cóż. No ale cóż z tym tematem. Ale dobrze, no słuchajcie. Co z tym tematem okładkowym? Marcin nie spał całą noc, jakby klikał, żeby ściągnąć, nie dało się, więc skupiliśmy w kiosku. No i kto stoi za operacją Pytel? To jest ciekawe, bo nie ma odpowiedzi na to pytanie. Nawet jest taki tekst ze cztery strony chyba pana Marka Pyzy. Cztery strony Marek Pyza, ale słuchaj, rozbawił mnie ten tekst. No, rozbawił mnie ten tekst i ja przeczytam Państwu, co mnie rozbawiło. Środa, 14 września.
Po wznowieniu obrad na sejmową mównicę wchodzi Jarosław Kaczyński. Wypowiada jedno zdanie. Wiedziałem, że tu jest agentura Putina, ale że tak liczna nie. Posłowie koalicji klaszczą, skandując. Jarosław z ław opozycji dobiega w tym czasie. Będziesz siedział. Scena trwa pół minuty. Lider PiS, stojąc z uśmiechem na twarzy, wsłuchuje się w proroctwo oponentów, po czym wypełnia je. Siada. Sara Milkie. Co mnie rozbawiło, a potem... Dobra, ale potem niestety było gorzej. Potem już nie było śmiesznie, mimo że miało być dopiero wtedy śmiesznie. To miało być takie, wiecie, jak u Hitchcocka. Bum, a potem trzęsienie ziemi, a potem napięcie rośnie. Jesteśmy w dochodzeniu prawdy, dlatego warto powiedzieć, że oczywiście generał Pytel jest stawiany w jednym rzędzie z Tomkiem Piątkiem i Grzegorzem Rzeczkowskim. Tutaj taki fragment tak zwanego wyimka. Tkana jest kolejna operacja, próba wykreowania wizerunku PiS jako partii sprzyjającej Rosji, nawet przez Moskwę zadaniowanej. Posługiwali się nim już tacy odkrywcy jak Piątek czy Rzeczkowski. Obecnie jednak sięgnięto po osobę z pozoru poważniejszą, a na pewno poważniej wyglądającą. I tutaj akurat jakby takim no, leitmotivem tego tekstu jest to, że generał występuje w galowym mundurze, co tak jakoś kolegów bardzo przyciągnęło uwagę. Natomiast, żeby jeszcze pokazać Państwu, bo to jest oczywista oczywistość dla wszystkich widzów dochodzenia prawdy, ale no, nikt nie ma wątpliwości chyba ze stałych widzów, że ci wszyscy szefowie służb, którzy mieliby pewną wiedzę, mandat, doświadczenie i autorytet, żeby formułować podobne tezy i hipotezy do generała Pytla, wszyscy mają zarzuty. Wszyscy mają zarzuty. Od A do Z w zasadzie, bo to jest Wojtunik, Nosek, Pytel, Bondaryk, wszyscy mają zarzuty, a wszystkie zarzuty są ze stalinowskiego, ja zawsze to podkreślam, stalinowskiego przepisu. Tak mnie uczyli zresztą ci ludzie, którzy dzisiaj są bezpośrednim zapleczem Zbigniewa Ziobro, czyli prokuratorzy, wtedy, kiedy jeszcze byli po tej stronie opozycyjnej, to mi tłumaczyli, że 231 to jest artykuł, z którego każdego jesteś w stanie oskarżyć, to jest, i oni mnie nauczyli, że to jest stalinowski. I wszyscy z tego stalinowskiego mają zarzut. W każdym prawodawstwie musi być taki artykuł, jeden, z którego wszystkich możesz oskarżyć, a drugi, taki paragraf 22, którym możesz wszystko wytłumaczyć. No i tak to jest, no i rzeczywiście ma zarzut. Ja tylko, jak ponieważ wymieniłeś, że już nie po to, żeby lokować produkt, ale w tym samym numerze Newsweeka, gdzie jest tekst Grzegorza Rzeczkowskiego, jest rozmowa z Pawłem Wojtynkiem. Tak, tak. Gazeta Polska była pierwsza. Ma zarzuty za FSB, atakuje rząd. No i jak wiadomo, jakby to zdjęcie robi wszystko. Rzeczywiście na marginesie też będziemy o tym na pewno rozmawiać w czwartek, ale OKO.press podał bardzo ciekawe wyniki sondażu Ipsosa, który jasno to wykazuje, sondaż wykazuje, że no 30-40% Polaków uważa, że tak samo wrogiem Polski, takim samym wrogiem Polski są Niemcy, jak i Rosja. I to jest dramat. Proszę Państwa, i zawsze mówimy o tym, że propaganda odnosi pewien skutek. No i ten skutek stuprocentowy, tak. Ale to jest efekt tej propagandy. Dlatego nie powinniśmy się nie powinniśmy wykazywać zbytniego optymizmu tym dobrym jednym sondażem, na przykład na temat Europy, czy drugim sondażem, ponieważ ta propaganda trwa. Kropla drąży kamień. Oni nas nasączają dziwnymi treściami i ma to swój skutek. Tak. I to działa i nie lekceważmy tego, bo my możemy sobie oczywiście kpić z poziomu, natomiast ewidentnie zresztą nie nadąża opozycja, bo nawet dzisiaj szykując się do programu przeczytałem tekst odwołujący się do książki o trolach Putina, fińskiej autorki, przepraszam, że nie przypomnę sobie teraz nazwiska, która jasno mówiła o tworzeniu... Jessica Aro. Właśnie. Która, bardzo mocna książka. Bardzo i wszyscy powinni ją przeczytać. I tam właśnie konkluzją autora, który opisywał tę książkę, było to, że powinniśmy być przygotowani na całą tą
kanonadę różnych fake newsów i być gotowi, żeby na nie odpowiadać. No widać, że nie jesteśmy. Znaczy, no, na szczęście my jesteśmy, ale zachęcamy wszystkich. No, co do zasady, tak, to na poziomie państwowym nawet nie próbujemy być, albo wręcz jesteśmy demontowani, bo pierwszym bardzo silnym źródłem fake newsów są media publiczne i ich pracownicy. Tak. Tak, zresztą to jest ciekawy wątek z wywiadu generała. Jest bardzo długi ten wywiad i tam jest kilka różnych wątków. Każdy w zasadzie wymagałby albo służyłby temu, żeby opisać poszczególne elementy naszego życia politycznego. I warto to zrobić. Zresztą pewnie w moim najbliższym programie kilka takich wątków wyciągnę. Ale ad rem, drodzy Państwo, no oczywiste było i generał na pewno też miał pełną świadomość, że to zdjęcie będzie wszędzie pokazywane, bo to każdy je zna. Szkoda o tym mówić, o Aurorze i tak dalej. Natomiast jakie to argumenty formułowali publicyści? No jest nieźle. Joanna Lichocka, chciałem powiedzieć. W zasadzie można... Metoda w szaleństwie. Wyborcza opublikowała wywiad z Piotrem Pytlem, byłym szefem SKW zarządów PO-PSL, którym rządom zawdzięcza stopień generała. Kadry PO reprezentują niski poziom intelektualny, ale tu warto zastanowić się też nad równowagą psychiczną. Także te psychiczne wtręty. Znowu mi się przypomniało, jak Tomek napisał pierwszą książkę i wtedy było, jaki to psychiczny i w ogóle, a potem już aż do ostatniego, mam nadzieję, akordu tego smutnego, dramatycznego utworu, jakim jest Siła Kłamstwa, reportaż, który chyba ostatecznie już wyleczył wszystkich z myślenia o tym, jak to Antoni jest patriotą. No tak, wiem. Ostrożny byłbym w stawianiu tak daleko idących tez. No ale czekaj, bo mnie strasznie, strasznie męczy. No co kolega Pyza napisał? Temat okładkowy, no to tekst musi być wstrząsający, ujawniający. No właśnie tekst jest, no nie wiem właściwie, ale dobrze, kilka wątków. Ja Państwu opowiem ten tekst, żebyście nie musieli przez niego brnąć. Myśmy to przeszli. No generalnie znowu jest szajba, no że wytypowano generała, który ma zarzuty, to oczywiście ciężko znaleźć mniej wiarygodną osobę do takiego ataku, no a potem jest egzegeza, jak to mówią niektórzy, i w egzegezie słusznie wskazują tezę. Zasadniczą osią opowieści generała jest teza: wszystko, co się stało w Polsce po 2015 roku, wpisuje się w rosyjskie interesy na tym obszarze. I oni twierdzą, że karkołomne wnioski w obliczu mnóstwa faktów dowodzących czegoś zupełnie odwrotnego, ale tym zajmiemy się za chwilę. Tak, zacznijmy od tego, że jest poufna rozmowa i tutaj się przyczepiają poufna rozmowa, która była jakby taką kanwą trochę tej rozmowy, ponieważ generał wskazuje na to, i tutaj warto jest konkretny cytat podać, generał mówi o tym, że generalnie jeśli chodzi o abecadło służb, to takie operacje specjalne, jaką jest poufna rozmowa, uruchamia się w określonej sytuacji. I zaraz Państwu powiem w jakiej. No generalnie chodzi o to, że tak. Pierwsza rzecz. Generał Pytel mówi o tym, że operacja tak eksponowana i prowadzona, poufna rozmowa, ma służyć temu, żeby wywierać wpływ na szereg ludzi, którzy mogą być mogą w jakikolwiek sposób wystąpić w tych mailach, być adresatami, ale także być elementem omawianym przez rozmówców. I twierdzi, między innymi tego się czepia Marek Pyza, że nie twierdzi, tylko mówi o tym, że często uwiarygadnia się osoby, które współpracują z wywiadem, wysyłając im taki phishingowy link, w który oni wchodzą, i potem mogą powiedzieć, no zobaczcie, przez przypadek kliknąłem taki link, ale generalnie jestem czysty. I tego się mocno czepiają.
No i próbują wykazać, że jak to jest możliwe, że Michał Dworczyk miałby no, prowadzić tego typu wyrafinowaną operację, skoro ona uderza w niego samego. No jak uderza, to wszyscy widzimy, tak, że uderza tak, że niektórzy cmokali, mówię bez takiej nadmiernej złośliwości, gdybyście zidentyfikowali. Niektórzy cmokali, że zobaczcie, ale ten Dworczyk to w sumie jest taki całkiem ogarnięty facet, on tyle rzeczy potrafi koordynować, jest zaangażowany, egzekwuje. Naprawdę takie komentarze były na samym początku. Ale oczywiście, że tak. No. To jest prima. Ja znam takich publicystów zupełnie niepisowskich, którzy do dzisiaj głoszą taką tezę, że Dworczyk jest najbardziej pozbieranym człowiekiem w PiS-ie. I opierają się na mailach, tak, że nie jest jakimś kompletnym eunuchem i tak dalej. Natomiast to, Radek, podnieś mikrofon, to jest już chyba piąty wniosek ze strony naszych oglądających. Dobrze. Drodzy Państwo, no jeśli chodzi o tego Dworczyka. Michał Dworczyk, na co zwraca uwagę generał, a co chyba gdzieś tam umyka wszystkim, którzy się oburzają, że generał w ogóle wskazał jego jako osobę, która mogłaby być tak zwanym operatorem. Generał zwraca uwagę na to, dlaczego generał uważa, że on mógłby w ten sposób budować sobie no, swoją wiarygodność. Zwraca generał uwagę na to, że Michał Dworczyk bardzo interesuje się kwestiami obronności. I po pierwsze, pyta o to wprost. Ja od siebie jeszcze chciałbym Państwu przypomnieć tekst Anny Gielewskiej, o którym też już parę razy mówiłem, która zauważyła, że Michał Dworczyk po tym, jak przeszedł do KPRM-u, a skąd przeszedł? Z MON-u, w którym był zastępcą kogo? Wiceministrem u Antoniego Macierewicza. Tego, którego już tutaj mamy. O którym żeśmy wspomnieli, proszę Państwa, bo jak mówiliśmy z Grzegorzem Rzeczkowskim o ludziach wypromowanych przez Macierewicza po 2010, to jednym z tych ludzi jest Michał Dworczyk, który do czasów odejścia z Macierewicza z MON-u był no, pod jego bezpośrednią kuratelą i pod jego bezpośrednim patronatem. W tej chwili, po wyjściu Macierewicza z rządu, stał się filarem grupy Morawieckiego, a w zasadzie jedynym znanym nam, zdeklarowanym zwolennikiem premiera, bo reszta to się trochę ukrywa. I co ciekawe, on jest, tego może Państwo nie wiecie, ale on jest też znienawidzony przez część ludzi ze starego PiS-u, takich starych pecetowskich zakonników, którzy nienawidzą go szczególnie mocno, co powoduje mocne konflikty i na takich konfliktach też dużo operacji można utkać, ale to zostawmy, bo to trochę tylko sygnalizuje. Natomiast to jest kilka ciekawych wątków z tego tekstu, który naprawdę jest taki, jest tekstem o niczym. No tutaj nie wiadomo, kto ma. Proszę Państwa, bo to też mały coming out. Proszę. Zainwestowałem w tę gazetę. Ze względu na to, naprawdę, już nie pamiętam, ona chyba z 9 zł kosztuje albo i lepiej, nabyłem drogą kupna ze względu na tę okładkę. No i zacząłem jej lekturę oczywiście od tekstu okładkowego, od tekstu Marka Pyzy i jak Radek tutaj potwierdzi, bo jak Pati pyta, no i co? I mówię, no nie wiem, co ci powiedzieć, bo tam po prostu nic nie ma. No, nie mam nic do opowiedzenia. A umawialiśmy się już rano, bo też sobie no, obiecywałem coś, ale wiesz co, znowu tutaj Tomka Piątka przywołajmy, który jest z nami duchem i mam nadzieję, że może też nas słucha odpoczywając, bo kto stoi za operacją Pytel? Tu mamy operacja Pytel, czy jakaś tam operacja. Ja sobie przypominam identyczną niemal okładkę, tylko to była operacja Piątek, że Tomek Piątek pisze, tak, pamiętasz? Gdzieś tą okładkę jest tam gdzieś w okładka. Archiwach leżą. Tak. Więc wam Państwu pokażemy w shortach jeszcze naszych, bo także to jest na jedno kopyto, tak? Tak jak Tomek Piątek był wcześniej operacją, o której to akurat chyba do rzeczy pisało wybrano. A słuchaj, a czy powiedz mi, czy sieci już wyjaśniło, bo oni ujawniają i wyjaśniają, kto stał za operacją Andrzejew? Nie.
Znaczy, bo to są takie operacje, o których oni piszą. Proszę Państwa, ja przypomnę. Przypomnę, bo to należy przypominać na każdym kroku. Bracia Karnowscy, złośliwie, przez złośliwych nazywani braciami kremlowskimi. Czwartego dnia walk w Ukrainie opublikowali wywiad z ambasadorem Rosji w Warszawie, panem Andrzejewem. Wywiad, który przeprowadzili w swoim niepowtarzalnym stylu. Bo tylko Karnowscy potrafią każdy wywiad robić na klęczkach. To znaczy nie zdobyć się na... Oni już mają taką manierę, ponieważ oni przeprowadzają wywiady z Kaczyńskim, Morawieckim, tam różnymi możnymi z PiS-u, więc oni tylko podsuwają tezy i z taką, powiedziałbym, uległością carskiego urzędnika przyjmują z radością odpowiedzi. I w ten sam sposób przeprowadzili wywiad z ambasadorem Andrzejewem. Jak sami mówili, wywiad był przeprowadzony przed 22 lutego, czyli przed, to jest tylko ich oświadczenie. Ukazał się 28 lutego, czyli w momencie, w którym trwały ciężkie walki, kiedy trwało natarcie na Kijów i kiedy, proszę Państwa, wedle planów moskiewskich Kijów już powinien być zajęty, a w Kijowie powinien już powstawać rząd prorosyjski. Bo taki był plan, 3-4 dni. Więc w momencie publikacji tego wywiadu Kijów zgodnie z planem powinien być zajęty. No to tutaj, jest bardzo ważne. Tutaj bardzo braciom kremlowskim przeszkodzili Ukraińcy, którzy nie zgodzili się na to, żeby Kijów był zajęty. Ja zachęcam Państwa do tego, żebyście się zastanowili, bo my cały czas rozmawiamy o tym, jak sytuacja wygląda dziś, zapominając, jak zaczęła się ta wojna i jak ona miała wyglądać wedle nie tylko Rosjan, którzy zakładali, że będzie to blitzkrieg, tam już przypominam, lotnisko w Kijowie było zaatakowane i pojawiał się Janukowicz, zdrajca, który miał być marionetkowym prezydentem. On już powiedział, że on bardzo chętnie zostanie prezydentem, ma praktykę. Tak, i to się wszystko, drodzy Państwo, działo w pierwszych dniach napaści Rosji na Ukrainę. Niemcy sami potem z rozbrajającą szczerością mówili, że oni sądzili, że w 3 dni będzie zamieciona sytuacja. W związku z tym myśleli, że nie będzie trzeba reagować. Ba! Więcej powiem Państwu, ja dokładnie pamiętam, że kiedy zaczęły się pierwsze ataki na Kijów, to brytyjska prasa, co do której mam niezmiernie większe zaufanie niż do jakiejkolwiek innej, informowała. Nawet niż do tygodnika sieci. Nawet informowała, powołując się na źródła wywiadu, że na źródła wywiadu wywiadzie amerykańskim, że Amerykanie zakładają, że w ciągu 48-72 godzin Kijów może upaść. Takie były analizy. No i tutaj rzeczywiście wszystko popsuli Ukraińcy. Mielibyśmy zupełnie inną sytuację i ja bym bardzo chciał, żeby ktoś z naszych widzów, a jest wielu takich, którzy często potem wysyłacie Państwo swoje obserwacje, analizy, czasami bardzo nas inspirujecie, a czasami wręcz przynosicie odkrycia, które potem służą dalszym publikacjom, za co dziękujemy wielu z Was. Warto jest przeczytać ten wywiad jeszcze raz na spokojnie i zastanowić się, jakby ten wywiad rezonował, gdyby Kijów upadł w pierwszych dniach. Zróbmy taką zabawę, tak? Przeczytajmy ten wywiad, wbijając sobie w głowę, że właśnie Janukowicz umościł się w Kijowie, deklaruje wieczne braterstwo z Putinem i Rosją. Reakcje europejskie, proszę Państwa, ja też nie mam złudzeń, byłyby bardzo przewidywalne. Wszyscy przyjmowali ten scenariusz, więc ze stolic europejskich poszłyby jakieś takie oświadczenia dosyć stanowcze, że tak nie wolno i że jesteśmy głęboko zaniepokojeni i potępiamy, ale tak naprawdę nastąpiłaby praca nad normalizacją szybką relacji z Rosją. No i w tym kontekście
wywiad braci Karnowskich i ewentualne działania rządu Morawieckiego wpisywałyby się w scenariusz, na który Europa dawałaby przyzwolenie. Czyli... Mało tego, też ja się zastanawiam, czy jakikolwiek kraj wpadł na taki ciekawy pomysł jak bracia Karnowscy, bo my jesteśmy jednak krajem frontowym. Znaczy mówisz o krajach naszej cywilizacji? Naszej cywilizacji. Bo być może w Kirgistanie ktoś przeprowadził taki wywiad. Nie wiem. Kirgistanu. Nie obrażam, no nie ostatnio wiem. Musimy sprawdzić. Ale to jest bardzo ciekawe, bo nasza postawa byłaby tutaj istotna. I tutaj wrócę do tego, o czym mówi generał. Generał mówi o operacji Poufna Rozmowa jako tej, która mogła motywować niektóre osoby w ekipie rządzącej do tego, żeby podejmowały decyzje zgodne z wolą Kremla. I tutaj rzeczywiście trudno nie zauważyć, że takie przekroczenie Rubikonu, o którym my mówiliśmy dużo na antenie Resetu, szczególnie w Bez Wyjścia, czyli to zbliżenie z proputinowskimi, Le Pen, Salvinim i tak dalej, nastąpiło już po publikacji poufnej rozmowy. Spytam, czy ci nie umknęło. Wiesz co, gdzie pan premier jest w tej chwili w drodze, wiesz dokąd? Budapesztu? Nie, na Słowację. Tam jest zjazd europejskich konserwatystów. Jeszcze nie doczytałem których. Ale tam jest jakieś takie stowarzyszenie konserwatywne, które zorganizowało zlot europejskich konserwatystów, będą rozmawiać o tym, jak bronić Europy przed laicyzacją. Laicyzacja. No tak, no przypominam, że... Ale to ja mówię tylko o krótkim komunikacie kancelarii premiera. Niestety nie jest wymienione, kto tam jeszcze będzie. No ale to ciekawe, bo generał sam zwrócił uwagę, że po mailach, pierwszych mailach Obajtka, które się pojawiły, nagle szybko rząd mówi o tym, jeszcze zanim w niedzielę zapadła decyzja w stosunku do Węgier, gdzie Komisja Europejska jednomyślnie chce nałożyć pewną sankcję na Węgry, ograniczyć im pieniądze, fundusze unijne, no to jeszcze wcześniej pojawiły się pierwsze sygnały o tym, że musi być współpraca z Węgrami. Zresztą premier mówi o tym, ale wiesz, jasno. Z jednej strony mamy polityka, a z drugiej strony mamy, proszę Państwa, to, co się działo w mediach prorządowych, propagandę, którą my śledzimy pod kątem polexitu, ale przecież widzimy także szerzej, która miała nas układać na takich nowych Węgrów. W Bez Wyjścia kilkukrotnie gościliśmy Dominika Heja, który między innymi mówił o tym, że węgierskie społeczeństwo jest prorosyjskie, że Putin, że Orban nie ma problemu ze swoją chłodną postawą wobec wojny, nie ma problemu ze swoimi lekko antyukraińskimi jednak wypowiedziami, ponieważ węgierskie społeczeństwo jest już prorosyjskie, proputinowskie. Ja myślę, że bardzo podobny proces, nawet wiem, był inicjowany u nas, być może za mało czasu, być może jesteśmy troszkę lepiej jako Polacy impregnowani na ten przekaz i być może po prostu obiektywnie trzeba więcej czasu niż na Węgrzech, żeby zrobić nas na wzór i podobieństwo Węgrów i żeby ten Budapeszt w Warszawie w końcu był. Przypomnijmy mój ulubiony wątek, poproszę o screena. Mój ulubiony wątek dokładnie z tego samego pisma, które dzisiaj mówi o tym, że jest operacja Pytel, które rozmawia z ambasadorem Andrzejewem. Przypomnę, to tam, ku mojemu zaskoczeniu, to tam, a nie w Do Rzeczy, tradycyjnie prorosyjskim, pojawiła się duża wykładnia rozsądnego konserwatyzmu, czyli przesłania z klubu audajskiego Putina, przesłania dla zachodnioeuropejskiej prawicy. To w tym tekście, znajdziecie Państwo na portalu Resetu Obywatelskiego analizę, to w tym tekście autor pisze o tym, że Putin nie jest zagrożeniem, może być ostatnią nadzieją dla europejskiej prawicy w walce z genderem, LGBT, laicyzacją i czego oni tam się jeszcze w tym PiSie i okolicach
nie boją. Tak, Grzegorz Górny, też nie zapomnijmy, to trzeba oddawać zasługi tak, zasłużonym. Potem, i to, drodzy Państwo, nie jest przypadek, że Marcin wyciąga ten tekst i w następnym tygodniu od razu Grzegorz Górny pisze, no źle zostałem zrozumiał. Tak. Naprawdę nie wiem. A ten tekst był chyba skomentowany, i to nie mówię na zasadzie tego, że się chwalę, tylko mówię też o tym, jak działa komentariat i opinia publiczna. Zdaje się, że tylko ja poświęciłem temu tekstowi trochę czasu i opisałem analizę, bo nigdzie indziej nie widziałem, żeby ktoś zauważył, więc zapewne... Jeśli ktoś był, to na pewno gratulujemy także. Tak. Ale czas nam trochę się kurczy, a ja koniecznie chciałem o dwóch sprawach z tego, trzech nawet, z tego tekstu, który jest tak naprawdę, no to są takie... No, nie udało się, jakoś to się wlecze, no takie... No powiem szczerze, no, sami Państwo widzicie, jak nam trudno ten tekst skomentować, bo tam nic nie ma. Ale wynotowałem kilka takich wątków. Sami ocencie, które Was przekonują, które nie. Jedna to jest moja obserwacja. Tutaj jest taki wątek z wywiadu, gdzie generał mówi tak. Na nagraniach Sowa i Przyjaciele Morawiecki mówił, że najlepszym sposobem, żeby ludzie się przyzwyczajali do gorszej sytuacji, zawsze była wojna. Przepraszam, to mówi Donata Sobotka, a na to Pytel odpowiada, niesamowite, czy Morawiecki nie był świadomym elementem scenariusza rosyjskiego już wtedy? No i to jest pretekst do tego, żeby wyśmiać generała i wyśmiewa się go następująco. Powtórzmy za generałem, wiosną 2013 roku Mateusz Morawiecki miał już wiedzieć, że za 9 lat Rosja zaatakuje Ukrainę i prowadzi grę mającą w Moskwie tym pomóc. Drodzy Państwo, po pierwsze, ja chciałem przypomnieć, dlaczego to wynotowałem, bo w ostatnim teraz my mówiliśmy, znaczy nie teraz, może teraz my. Teraz my, no fajnie. W ostatnim bez wyjścia. Mówiliśmy o tym, czego brakuje w tekście o wiecznej przyjaźni polsko-węgierskiej. I tam brakowało między innymi w II wojnie światowej, gdzie Węgry niespecjalnie po dobrej stronie. Jakiej koalicji były? Tak. I tutaj znowu uciekła jedna data i tutaj się śmiejemy, że skąd miał 9 lat, no drodzy Państwo, 2014 rok. Proszę Państwa, jak Krym. Mówimy o operacjach, to przypomnijmy o operacji Krym. Przypomnijmy, że wojna, którą w tej chwili toczy Ukraina, zaczęła się w 2014 roku, czyli rok po tym, jak pan Mateusz Morawiecki o miskach ryżu i wojnach był łaskaw opowiadać. I to, że ta wojna była w stanie pewnego zamrożenia, a przynajmniej z naszej perspektywy, to nieprawda, bo w Donbasie w zasadzie codziennie trwały operacje, tylko o bardzo ograniczonym lokalnym zakresie. Tam nikt nigdy nie przestał strzelać. Niestety ta wojna trwa od 2014 roku. To, co się stało 24 lutego tego roku, to była eskalacja działań i atak na Kijów. I to zmieniło oblicze tak. wojny. Ale wojna była, o czym śmiem twierdzić, pan Marek Pyza wie, że ona jest od 2014 roku, ale do tego tekstu mu to nie pasowało. Nie pasowało. I też jakby zwracamy uwagę, że 2014 rok, bo też mało kto to podkreśla, to był ten rok, kiedy już trwała operacja Sowa i Przyjaciele. I o tym też generał Pytel mówi w tym wywiadzie. Zresztą ja też, żeby sobie odświeżyć, sięgnąłem po wywiad sprzed roku, kiedy generał Pytel też mówił o różnych niepokojących działaniach. Tam zresztą mówił też o dziwnej publikacji, o takim przecieku, który publikował Super Express i Interia dotyczący ćwiczeń polskiej armii, gdzie była symulacja ataku, sytuacja wojny polsko-rosyjskiej, którą Polska przegrała, to się przedostało do mediów, tam szef sztabu był stawiany w złym świetle bardzo, ale generał wtedy opowiadał o tym, nie tyle o samej kondycji armii i tak dalej, tylko zwracał uwagę, jaki będzie wniosek z tego, że takie informacje przeniknęły do mediów dla naszych sojuszników. No jeżeli oni widzą, że my prowadzimy symulację, której potem efekty można przeczytać w Super Ekspresie, to naprawdę nie jest gazeta... Bądźmy poważni, no, gdyby to się pojawiło w jakimś periodyku bardzo ograniczonym dotyczącym wojskowości, to już byłby skandal.
a co dopiero w wielkonakładowym dzienniku, no, umówmy się, tabloidzie, który jest, no nie wiem ile wtedy Superak miał, ale przecież on w latach świętości wskakiwał na 500 000. No. Ale generał jasno mówił, że jak potem sojusznicy chcieliby w ogóle podchodzić do jakichkolwiek ćwiczeń, skoro wiadomo, że zaraz mogą się pojawić konkluzje po tych ćwiczeniach. I szczególnie, że mało znany fakt tych ćwiczeń nie robi się dla prasy. Dokładnie, mało znany fakt. I jeszcze jedna rzecz. Generał nawet zwraca uwagę, że nawet że mało tego, że w Super Expressie te wyniki tej symulacji nie powinny być znane nawet kadrze dowódczej, bo kadra dowódcza wtedy automatycznie inaczej patrzy na swoich przełożonych, jeżeli widzi, że ich wieloletnie starania wstawania z kolei prowadzą do klęski. Proszę Państwa, są rzeczy, które są tajne. My jesteśmy oczywiście zwolennikami absolutnej jasności i transparentności działań państwa, natomiast wiemy doskonale, że są kwestie związane z wojskiem, są kwestie związane ze służbami specjalnymi, o których się nie mówi. Tak. Tak. Dla naszego bezpieczeństwa, wspólnego bezpieczeństwa. Jeszcze taki jeden argument, który pojawia się z kolei, i to mnie trochę smuci nawet, bo jak szukałem, ty zapowiedziałeś, że prawicowa prasa, ja dość szeroko się przygotowałem i powiem szczerze, że ciekawsze argumenty, chociaż też no, do mnie nie trafiające, przynajmniej poza kilkoma, pojawiały się niestety w tych mediach liberalnych. No i, właśnie. I to no jest właśnie. Trochę smutne, bo tutaj było dużo o tym, że generał odleciał, jest psychicznie chory i tak dalej. No to wtedy widać, że nie masz żadnych argumentów. Ale smutniejsze jest to, że no, ty o tym mówiłeś, więc odsyłam wszystkich do rozmowy twojej z generałem Pytlem wczorajszej, ale był też jeszcze taki wątek, o którym nie powiedzieliście, na który uwagę zwrócili prowadzący podcast Onetu, Stan Wyjątkowy. I Stan Wyjątkowy mówi tak, ma parę wątpliwości, to akurat przeczytam Państwu tekst. Stan Wyjątkowy ma parę wątpliwości co do wersji o sojuszu PiS z Putinem. Po pierwsze, skoro tak, to czemu rząd tak intensywnie pomaga Ukrainie, wysyła tam wszystkie nasze czołgi, popycha Unię do sankcji, naraża się na wysokie ceny wobec odcięcia dostaw z Rosji. Po wtóre, i to ważniejsze, przed związkiem z PiS, tutaj zwracam Państwu uwagę, Morawiecki intensywnie romansował z Platformą, był doradcą Tuska, akurat wtedy, kiedy Pytel był w kierownictwie służby kontrwywiadu wojskowego. Dokładnie w tym samym czasie Dworczyk był zatrudniony, nie napiszemy, że pracował na dyrektorskim stanowisku w Państwowym Banku PKO BP. To, co wtedy pan robił, panie generale? Czemu czy, pan ich nie wytrącił? Czy ja mogę odpowiedzieć? No, odpowiedz. To jest, proszę Państwa, no to jest tak jest oczywista wiedza, że ja się bardzo dziwię. Andrzej Stankiewicz jest doświadczonym dziennikarzem, Kamil Dziubka też. Obaj doskonale wiedzą, że służby specjalne są wojskowe i są cywilne. I za ochronę rządu odpowiadają służby cywilne, a służbom wojskowym wręcz ustawowo nie wolno się w to mieszać. Więc jeżeli mówimy o tym, kto powinien sprawdzić Morawieckiego, kiedy wchodził, jeśli by podlegał sprawdzeniu, no ABW. Kto powinien ewentualnie zająć się dyrektorem w banku PKO, no albo któraś służba policyjna zajmująca się sprawami gospodarczymi, albo ABW, jeżeli uznamy, że dyrektor banku PKO BP ma coś wspólnego ze strukturami państwowymi wprost. Więc to jest, ja jestem szokowany, że można postawić tego typu zarzut. Ja jeszcze rozumiem, jak to pisze na Twitterze jakiś tam człowiek, który nie zna struktury państwowej, tak? Któremu się wydaje, że służby to służby. Nie, proszę Państwa. Każda z tych służb ma swoją specjalizację. Mało tego, bardzo długo, w tej chwili to się trochę zmieniło, ale bardzo długo podstawowym problemem ustawodawstwa była konstrukcja tych służb w taki sposób, żeby się nie nakładały kompetencje. Więc były bardzo ostre zapisy. Tak jak ABW nie mogło działać w jednostkach wojskowych w Iraku, tak SKW nie mogło działać
w zabezpieczeniu rządu, za wyjątkiem, proszę Państwa, i tu mamy przykład, zabezpieczenia ministra Siemoniaka, który mogło być podsłuchiwane jego spotkanie z minister obrony Finlandii, ale nie było podsłuchiwane, ponieważ służby wykryły ten podsłuch w ramach sprawdzenia miejsca spotkania. Tak. To też nie robiono z tego wielkiego halo, to znaczy poszła informacja. No była to normalna praca służb, weszli, sprawdzili, dokładnie. Zwinęli, no pewnie tam jakieś śledztwo wdrożyli, żeby dojść, kto chciał podsłuchiwać, natomiast nie robili z tego wielkiego halo. Ja jestem szokowany, powiem Ci, tym podcastem. No to cieszę się, że... Znaczy, cieszę się, że jestem szokowany, ale no cieszę się, że to powiedzieliśmy Państwu jasno. Jeszcze jeden bardzo ważny element z tego tekstu, który myślę, że dobry będzie też na koniec, drodzy Państwo, bo mogę Państwu powiedzieć, zresztą napisałem to na Twitterze po obserwowaniu komentarzy różnych po wywiadzie generała Pytla, że mnie ujmuje to, że ludzie, którzy na oczy nie widzieli żadnego oficera nawet, dywagują jako równy, znaczy dywagują, starają się dyskutować, a wręcz ex cathedra ogłaszają, jak to niekompetentny jest generał Pytel, który w służbach spędził lat kilkadziesiąt chyba w sumie. Tutaj Tomka też znowu przywołam. Tomek mówił o swojej rozmowie z generałem Pytlem, jak generał mu zwrócił uwagę na jakąś kwestię związaną z aktami paszportowymi IPN-u i Tomek sam mówił, no i tak sobie pomyślałem, ja czytałem 50 takich teczek, a co myśli i dlaczego mi zwraca uwagę, a generał potem tak mimochodem powiedział, że on kilka tysięcy na początku służby musiał przeczytać kilka tysięcy. No i Tomek, no i to mi się bardzo w Tomku spodobało, dlatego Tomku cię cytuję, ale najważniejsza rzecz, którą chciałem Państwu powiedzieć, którą ja sobie zapamiętałem i zawsze ją przypominam sobie, analizując różne operacje służb. Oficerowie służb, którzy projektowali tego typu historie, powiedzieli mi jedną rzecz. Kiedy zaczynasz taką operację, to możesz ją zaplanować, ale nigdy nie wiesz, jak ona się rozwinie później. Znaczy, zakładasz pewne efekty, ale może być tyle efektów ubocznych, że nie jesteś w stanie tego kontrolować. Nie jesteś, proszę, żebyśmy to zapamiętali, nie jesteś w stanie kontrolować rozpoczętej operacji w pełni. To nie jest joystick, to jest żywy organizm, na którym się takie operacje prowadzi. I KPRM, i PiS, i te wszystkie wojenki między Ziobrą, Morawieckim, Sasinem i tak dalej, to jest wszystko żywe. Tam jakby jest bardzo dużo różnych aktorów. Nikt z nas, i nie mówicie nam tego Państwo, nie mówi, że wszyscy tam są szpiegami rosyjskimi, bo tak nie jest. Natomiast jest tam wielu ludzi niekompetentnych, pełniących funkcje pożytecznych idiotów, nie wiedzących w ogóle o co chodzi, zainteresowanych tylko kasą i tak dalej, i tak dalej. I przez to, że tak naprawdę państwo zostało, czy ludzie, którzy mieli w strukturach państwa działać, funkcjonują tak, a nie inaczej po wyłączeniu wszystkich bezpieczników, powoduje, że mamy wielki chaos. I w tym chaosie czują się służby jak ryby w wodzie. Na koniec jeszcze powiem tak. Jest oczywiście czymś fatalnym, że my o tym dyskutujemy. Bo w normalnym państwie, w normalnie funkcjonującym państwie, nie mielibyśmy o czym dyskutować. Bo wszystkie tego typu sygnały i wątki byłyby sprawdzane przez służby, byłyby formułowane odpowiednie wnioski, pewnie by się kończyło zarzutami prokuratorskimi, i nie mówię tylko o zarzutach o zdradę, bo tam jest i mnóstwo przestępstw urzędniczych i przekroczenia kompetencji, no począwszy od tego systemu łączności z wirtualnej Polski via Onet, via Gmail, tak? Bo to jest w ogóle skandal założycielski tego wszystkiego, co obserwujemy. Niestety nie mamy tych służb, nie jesteśmy chronieni. W związku z czym mamy publiczną dyskusję. Natomiast przy publicznej dyskusji też nam się objawia coś, co jest bardzo niepokojące, a stało się normą w Polsce. Powiem Państwu tak, 10 lat temu byłem aktywnym publicystą i komentatorem i w życiu bym się nie zabrał 10 lat temu za komentowanie wypowiedzi generała Pytla. Po prostu nie zajmowałem się tymi sprawami. Nie jestem autorytetem. Nie miałem wiedzy, nie miałem odpowiedniego instrumentarium do tego, żeby o tym rozmawiać. Dzisiaj mogę o tym rozmawiać, ale minęło 10 lat mojej nauki. I to też to nie jest wiedza, którą posiadłem w tydzień, dwa czy
czy miesiąc. Więc myślę, że to jest też apel do wszystkich komentatorów. Próbujmy się skupiać na komentowaniu tego, do czego mamy jakąś bazową wiedzę. To naprawdę będzie z korzyścią dla wszystkich. Jako postscriptum chciałem powiedzieć, że to jest element Dugina. Niszczenie autorytetów. Tak. Jakby wyjałowienie opinii publicznej, mediów, gron eksperckich z osób, które są autentycznymi autorytetami i wpuszczenie ludzi, którzy są jak Miłosz Monasterski z Agencji Informacyjnej na każdy temat ci się wypowiedzą tak, i w tak, wiadomościach. Tak, mój ulubiony kompetent. To jest też jeden z elementów planu, nie planu, tylko koncepcji. Proszę Państwa, i ponieważ już musimy kończyć, ja się odniosę na chwilę do czatu. Państwo tu proponują różne konfrontacje i tak dalej. Ja o tym mówię bardzo często. Nie budujmy fałszywych symetrii, to znaczy w resecie nie zobaczycie konfrontacji poglądu szczepionkowego i antyszczepionkowego i nie zobaczycie, ktoś nawet napisał, że Macierewicz też jest autorytetem, bo też był szefem SKW. Taki argument gdzieś padł. Nie, tego typu konfrontacji nie zobaczycie, bo one nie mają większego sensu. My stawiamy na fakty i wiedzę. Natomiast nie będziemy ich konfrontować na siłę z ludźmi, którzy faktów i wiedzy unikają i przyswoić nie chcą. Radku, bardzo Ci dziękuję, amen, że wpadłeś. Ja dziękuję. No nie wiem, czy amen to jest dobre zakończenie. Ja wolę... Dobrego wieczoru Państwu życzymy. My już uciekamy. Za chwilę Prawoteka. Reset Obywatelski. Droga, czarny wóz, głodne oczy w sercu mróz, a nadzieja tuż, tuż, a nadzieja tuż. Siwe noce, siwe dni, szare kłosy, ciężkie dni, a nadzieja się tli. Za co pić, ale pod poduszką twoją śpi, albo cicho puka do twych drzwi i dobiegnie zawsze tam, gdzie nadzieja. Siostra dobrych snów, matka białych wzów, zawsze młoda jak wiosenny nów. Tobie noc, tobie mgła, tobie pień, tobie łza, a na deser nadzieja ta. Siwe dni, szare kłosy, ciężkie dni, a nadzieja się tli, la 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 li. Co pić, ale pod poduszką twoją śpi, albo cicho puka do twych drzwi i dobiegnie zawsze tam, gdzie nadzieja. Siostra dobrych snów, matka białych psów, zawsze młoda jak wiosenny nów. Tobie noc, tobie mgła, tobie pień, tobie łza, a na deser nadzieja.
nadzieja. Nie ma z czego żyć, nie ma za co pić, ale pod poduszką twoją śpi. Albo cicho puka do drzwi i dobiegnie zawsze tam, gdzie ty. Nadzieja, siostra dobrych snów, matka białych psów, zawsze młoda jak wiosenny nów. Tobie noc, tobie mgła, tobie pień, tobie łza, a na deser nadzieja. Tonę w barze złym i dobrze jest mi z tym. Tonę w barze złym, tonę w długim spisie win. Ja tonę, tonę.